musimy tutaj zachować ostrożność, dlatego że sąsiedzi pilnują. Zobaczcie, praktycznie wszystko tutaj jest. Wchodzimy do salonu. Troszeczkę bałagan jest, ale mimo to nadal wygląda tutaj naprawdę ciekawie. Konsola do gier telewizyjnych. Zobaczcie, jakie szklaneczki ładne. Ale jazda. Telefon stacjonarny. Tutaj drugi. Jeszcze na kropkę. O kurde, ale sprzęt. Ten już trochę starszy. Widać, że dom powoli popada w ruinę, ale nadal zostało tutaj wiele ciekawych rzeczy. Tutaj mamy sypialnię. O kurde, cała szafa zagrzybiona. Niedobrze. Pieśń licheńskie. Pamiątka z Lichenia. I łóżko sypialniane. Wszędzie nam towarzyszy pleśń i grzyby. Kosmetyki na szafce. Wejdźmy do łazienki. Polar. Zostało sporo kosmetyków. Tak, kosmetyczny. Boiler jeszcze kompletny. Wow, jaka puchenka. Portfel. Ciekawe, czy coś jest w lodówce. Nie. Wszystko się rozpada. Co tutaj mamy? Przedsionek, a tutaj chyba salon. Tak, salon również dobrze wyposażony. Duszniczy zdrój. O kurde, ale szafka. naprawdę wypasiono. Obraz święty. Kolejna tam. A tutaj mamy witrynkę. Gdyby nie ten grzyb, to meble wyglądałoby naprawdę fajnie. No ale cóż, wilgoć robi swoje. Podkreślam to w każdym jednym filmie. Teraz wejdziemy na górę. Jest jeszcze piwnica, ale czy warto tam schodzić? Ciężko powiedzieć. Nie, nie warto. Poza tym spadli są niezapamiętane. Tam jest ciekawie na trochę. O kurde, jakie radio. Widzę, że będzie tutaj naprawdę fajnie. Gramofon. Wejście na dach. Zobaczcie, jeszcze jakiś czas temu był w kartonie Neptun. Karton się już rozpadł. Tutaj kredensik całkiem fajny. Gdyby nie ten świt, już dawno leży na boku. No i faktycznie kredens podpiera się tylko na drzwiach. Jednak gdy one przegniją, cały kredens się przewróci. Rejestracje jeszcze stare, katowickie. Narty. Jakieś antyczne narty. Allsport. Butelki. Tu jakieś kości. Chyba zwierzęce. No. Wygląda mi to na młodą sarnę. Tyskie gronie. No, w tamtych czasach widzę, że dużo tyskiego pili, spożywali. W każdym jednym domu znajdujemy. Lampa mała naftowa. O kurde, pamiętam jeszcze te małe butelki ze śmietaną. Czy mleko, czy śmietana? Śmietana chyba. No. Tutaj przemakało, także trzeba uważać, bo jest niepewny grunt. Tam wszakie mroczna lampa. Całkiem fajna laleczka. Wrotki. Pamiętam, jak sam jeszcze śmigałem na takich. Obraz. Narty. Narty czy łyżwy? Łyżwy raczej. Zobaczcie, jaka wanienka. O kurde. A ten baranek, zobacz, jaki ładny. No. O kurde. To jest forma. Zalewasz gipsem, no gipsem chyba. Gipsem czy betonem. I masz piękną formę baranka. O kurde, naprawdę ładny. To jaki młot, o kurde. Widziałeś to? No, młot Tora. A to nie jest do rozbijania takich kołków dużych? No, klocków. Łyżwy, figurówki. I z góry to by było chyba tyle. Do piwnic nie warto wejść, ale warto wejść do oficy na zewnątrz. Dobra. Idziemy na dół. O, zdjęcie komunijne. Jakaś rakieta. Taraban. Unitra. Kurde, i kolejne mebelki ładne. Ten też kredensik ładny. No. Kurde. Ale widzę, że już zjedzony przez korniki. Także nie nadaje się chyba już do niczego. Chociaż nie wszystkie elementy są zjedzone. Dobra. W tym pomieszczeniu możemy zakończyć eksplorację. Więc żegnam się z Wami i do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Ukulele.